Kto ostatnim puści Mr. Boxa, wygrywa jego zawartość. Czas start! Dobra, myśmy ręce z strasznie wysoko. Michał, ale Michał to podnosi. Aha, ja to podnoszę faktycznie. Ej, co myślicie, że jest w tym Mr. Boxie? Ja myślę, że to jakieś super rzeczy. Ale sami tego nie wiemy i wy też zobaczycie to dopiero na końcu, aż ktoś z nas zostanie jako jedyny. Nie stąpa mi po nogach! No to... Słuchajcie, boxa możemy trzymać w każdy sposób, musimy go po prostu dotykać. Lina też się liczy. Czy ty możesz w dół podtrzymać? Ale ja tylko tak mi wygodniej. Ale cały... Oła! Co się stało? Spadła mi noga. Ej, ja byłam pewna, że wyciłaś to. Otrzymało, ładnie. Misiek, weź kobietę na barana. Nie ma czasu, a to znam ucieknie. Mam już jedną kontuzjowaną. Szybko poszło. O, nie! Lekko, Jezus Maria, wpaść, porusowała mi rękę. Wbiła. Fajnie nie widać. A teraz padła z krawężnika, ten wchodzi w kolce. Będzie długi odcinek. Ej, a puśćmy na 3-4. Na 3-4. 3-4. Ej! Zmieniłeś! Zmieniłem, ale nie puściłem. O, czekaj, czekaj, czekaj! Przez taki musimy przychodzić ten, tak ten. Nie możemy się rozdzielić. No co ty, nie powiesz. A Dominik 200 IQ. Jest ulgowy, oczywiście, że tak. A masz legitymację? Pokazuj. Czyż mówię, że normalny kupuję. Jak komuś się chce srać, to reszta się poświęca. Ja to... będę dużo sikać, bo od rana wypiłam 1,5 litra. Ej, dobra, ja nie wiem ogólnie co tu robić. Mogę ci wycisnąć. Nie muszę. Ale takimi brudnymi rękami najlepiej. No dobra, przekonałaś. Czemu ty, Pola, mi kradniesz moje zamiłowanie do pryszczy Michała? Spokojnie, dziewczyny, pryszczy wystarczy dla was. Maryna. Ale mamy matching z autobusem. O, Jezus. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Nie byś teraz pójść do Au! Bez kitu! Bez kitu! Ale się wysypali z tego autobusu! Ej, by nas potrącił samochód na pasach, to ciekawe, kto by ostatnio puścił. Ja na banku nie puścił. Ja bym do szpitala powiedział od karecy, że przepraszam, muszę trzymać pudełko. Czy jak będą mnie państwo strzywać tą rękę, to mogą strzyć mi też pudełkiem? Tu, pomiędzy, nie? Błagam. A ty będziesz patrzył, jak ja się mam to zrobić? Maja musi wejść? Tak, i o. Tak. I Misiek, patrz tylko na rękę Poli. Patrz tylko na rękę Poli. I dobra, też sam. Nawet w restauracji klęka jak się. Dajcie mi spokój. Oh, wow. To jest hit od początku twojej wiedzy. Tak. Nic tu nie ma. Umyte. Dobra, to teraz Końca. Trzymacie tylko ręką. Możecie zmieniać ręce, okay. Nie jest zawsze ręka. A ręka to też jest ramię? Tak. Powodzenia w jedzeniu. Ręką jest burgera, jak nie księżniczką jesz. Co? Jedną burgerę. Kuchamy jedne, no. Jedzę frytki, mam badatów. Żartowałam. Na pewno pójdziesz tutaj pomagać, musisz tutaj jest. No wiem, ale ja po prostu jestem dobrym człowiekiem. Ile? Za 800 zł mogę sobie życie ułożyć. Ej, mega mi niewygodnie. Kurde, zgubiłam frytkę w sosie. Nie, bo to coś mi nie ma. Przecież to robisz, ściero. Nie przelewaj. Teraz mi nie przelewaj. Mam cię w dupie. Ja za ciebie nie płacę. Masz dwa rachunki, że jeden rachunek na jednego burgera to jednego pana. I okej, okay, super. Dziękuję bardzo. Zapłacił mi frajer za lemoniadę. Przepraszam, proszę pani. I ile tam wyjdzie za samą resztę? 140. To będzie 170. Się szarpnął. Ja muszę siusiu. Nie idziemy już siusiu. Ja idę siusiu. No to opuszczaj. Nie, ja już nie idę to. Denerwuje mnie, że jeszcze nikt nie odpadł. Denerwuje mnie, że jesteście denerwujący. Denerwuje mnie to, że mówisz to, że jesteśmy denerwujący. Odpadł to w prawej dłoni trzymacie teraz przez 10 minut. Wszyscy w prawej dłoni. A jak coś tam jest w środku wartościowego? iPhone 14 Pro! Fajnie! Ale by teraz ciasno się zrobiło! No ja bym ręce! Aha, bo prawie ręce, to ma sens! Ej, właśnie, bo ja przestałem trzymać prawo! No to odpadasz! 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 Tak! Odpadasz! Największy strajkał! Robiliśmy zdjęcie z widzem i Dominik puścił! Najmocniejszy zamiar ręką! Został wyeliminowany! Ej, stop, bo może te 10 minut minęło! A i tak już puściłem! Gdyby Dominik nie przybił tej piątki, wydaje mi się, że Dominik nikt mógłby to wygrać. Przez to, że odpadłem, zostaje prowadzącym odcinka, a 10 minut minęło, więc może się już zmienić swoją rękę. Jest, tą lepszą. Ej, bardziej nie mogliście jakoś pomiędzy przejść. Dobrego serca, odpowiem wam. Dziękuję bardzo. Savage Queen, Happy City. Przepraszamy bardzo, że jesteśmy tacy głupi i robimy takie rzeczy. 10 sekund na zamianę miejsc, czas start. Dobra. Musi się każdy zamienić. Musi być każdy w jakimś innym miejscu. Ja jestem inny. Easy. 4. Ej, ale okropnie to rozegrali. Od teraz, dopóki nie dojedziemy do następnej aktywności, trzymacie tylko nie w ręce. Musi być od dłoni w górę. Oh no, ej, psy mogą utrudniać. Ej, nie. Oni też mogą utrudniać tobie. Trzeba kupić bilet. Trzeba na... kupić na bank. A w banku można kupywać? Kupować, nie kupywać. Kupywać, mogę kupywać? Jezus Maria. Mogę kupywać w tym banku? Ała! Co ty robisz? Da się wypić. Weź nie rób tu obory. To Dominik robi. Nie rób obory. To on robi obory, ja mu oddaję. Jest najgłupszy od drugiego. Najgłupszy jest ten, co przybił piątkę i wyleciał, więc ty się tam nie odzywaj. Puściłaś? Nie.
Nie, rozerwał mi się. Wróćcie sznurek, ale puściłeś. No bo sznurek mi pękł. Ja miałem przecież tutaj. Nie mógł trzymać, bo nie mógł ręką. Ej, tego się nie spodziewałem. Odpadasz, ale nie fart. A po pierwsze wybrał ten sznurek przed chwilą. Ja uważam. Nie przejmuj się, też z głupiego powodu upadłem. Ej, trochę jest chłodno, nie uważasz? Nie, jest właśnie idealnie na bluzę. Chcesz... Dasz mi bluzę, misiaczku? No oczywiście, że tobie dam. Widzowie zobaczą moje piękne mięśnie. Co, twoje? Dobra, daj mi żyć. To był mój 200 IQ Play. Specjalnie zdjąłem bluzę, bo się wczoraj nie myłem ani dzisiaj. I tak śmierdzi mi spod pachy, że... Czemu się nie myłeś? Bo mi się nie chciało. Ej! Afera! Nie chcecie zrobić zdjęcia? Dawaj! Proszę bardzo. Super! Na razie. Mogłam wziąć numer. Czy ktoś jeszcze się wymienia numerami telefonu? Właśnie, teraz jak to chyba... działa teraz w randkowaniu? Pola, wydaje mi się, że masz największe doświadczenie, to my ciebie powinniśmy zapytać. Pola randkuje przez... Dobra, ale w sumie Maja randkowała przez te 5M2, więc nie wiem, co gorsze. To jest wybór albo dzieciak, albo dyski. Ej, to jest racja. Ale mój przynajmniej wygrał! Doszliśmy do naszej kolejnej aktywności, którą jest park trampolin. Teraz w tym momencie możemy chwycić Maję normalnie. O Jezu! Możemy, na pewno. Teraz wychodzimy, czy musimy do damskiej, czy do męskiej? Do damskiej! Nic nie widzę, ja nie patrzę. Jezus Maria. Nie zabijcie mnie w internecie, please. Też chcemy się sikać, musimy iść do męskiej. Tak, ja to nie będę sikał. Nie ma mydła. Męski będzie, chodź. Patrz, pisło. O, elegancko, let's go, patrzymy. A, zdrowy strumień, słyszę. Zdrowy kolor też. Co się wyprosiły. Zobaczyć, bo jestem ciekawy tej ogólnie skarpetki, serio. Instagram kurs Michał na sprzedaż poli i skarpetki. Waszym pierwszym zadaniem jest przejście razem we trójkę oczywiście po tym czerwonym dywanie śmierci. Najgorsze jest to, że jak ktoś spadnie, to może leci. Pociągnąć, to ciągnie wszystkich. Let's go. I łap you. Czemu sabotujesz? No bo chciałem, żebyście polecieli. Ja się przestraszyłam, że jak pociągnę, to Michał na mnie zleci i mnie przygniecie. Ja i tak bym na ciebie leciał. Skaczcie na przykład, to byśmy skoczyli na przykład. Nie pomyślałam, ja. Dla mnie to było za szybko. To puścił, ten puścił, wy jesteście dalej w grze. A tam na końcu jest zjeżdżalnia, który się opadzasz na kółku. Macie na to 1,5 minuty. Nie, co? Dawaj. A co jak tego nie zrobimy? Utrudnienia. Musimy wyjść po schodach na górę. A w uszy gdzieś łatwo, nie? Tak. O, ile czasu zostało? 40 sekund, dawaj szybko. Lękiemy, 30 sekund. Kurde, nie! Udało się, ej, bez kitu, serio zdążyliście, to jest mocne. I udało się. Musicie razem skakać tu, trafić na każde pole razem i wrócić tutaj. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz, dwa. Nie udało mi się na ostatnim dzień. Nic było się cieszyć. Nie, bo ja poszedł już pierwszy. I skok. Raz i dwa. I raz. Jest! Udało się. Jestem w szoku, że Michał, który biega po 10 km, ma dyntkę po skoczeniu 7 razy. Po mnie nie jesteśmy zaskoczeni. Stąd odbić, jak najwyżej potraficie i skoczyć w to. Maryna, czy to nie jest niebezpieczne? To jest strasznie niebezpieczne. Nie. Ale ja się boję też, żeby skoczyć. Ja też się boję. Michał! Raz, dwa, trzy i skocz! Szczerze, Maja? Ja mogę to przegrać. Przegraj! Ale ważne, żebyś ty tego nie wygrała. Let's go! Patrzcie, jak teraz zrobię wsad, musisz zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Piąteczka! Ała! Chyba mam pewien pomysł. Na powrót do domu myślę, żebyście spróbowali złapać stopa, ale nie możecie nic mówić o pudełku. Jakby nie możecie odpowiedzieć na pytanie, co jest w pudełku, bo nie... Bo bardziej ludzie się zatrzymują na kobiety. Czy ja mam krótsze włosy niż ty? Aha, no w sumie dobrze. Moi kochani, jak słyszeliście, dostaliśmy zadanie, idziemy łapać stopa z Michałem. Szkoda, że nic nie jedzie akurat. Czyli ma rękę już. Ja myślę, że karton byłby mega OP, bo... Ludzie wtedy wiedzą, gdzie jedziemy, nie? Możemy iść do kawiarni i się zapytać o karton. Super. Super, dziękuję bardzo. A coś może do pisania, co oddamy zaraz? O, super, dziękuję bardzo. Widać, to w ogóle będzie daleko. No nie wiem, odsuń się delikatnie. Zaraz zobaczymy, bo i tak już... A nie, no serio, o czym się tak zdejmij rękę z pudła i... Uśmiechaj się! Chyba uśmiechanie nic nie daje. Te autobusy ciągle nam przeszkadzają. Bez sensu tutaj przystanek autobusowy zrobili, akurat tutaj, gdzie my łapiemy stopa. Zaraz zmieniamy. Ale mi ręka boli, masakra. Nie wiem, w ogóle, au! Masz tą rękę tak wystawioną, że... O to chodzi! Dobra, chodźmy tam, to jest mega piękne miejsce. No ale tutaj jest lepsze. No i dojdziemy do domu.
Puść to. Puść to. 3 godziny później nadal nie złapaliśmy stopa. Jesteśmy już w połowie drogi do domu, bo po prostu co chwilę zmieniamy miejscówkę, bo wszędzie jest beznadziejnie. Muszę złapać stopę. Złapmy za stopę. Powiemy, że trochę się nie zrozumieliśmy. Ja już nie chcę. Ej, ja też już nie daję rady. Ej, coś mi się stało. Sznurek mi praktycznie chciał odpaść już. No bo on już wie, że ty i tak przegrasz. Nie ma takiej opcji. Prędzej tam sobie uciąć tą rękę, niż puszczę ją. No to dawaj ci ucinę. Dobra, dawaj, idziemy po piłę. How much is it your outfit? Jak coś, to ja przyszłam obrabować ten boks. Może ludzie myślą, że jakieś truskawki sprzedajemy, czy coś takiego? Dziękuję bardzo. Pani Witeri, naprawdę! Dobra, i to i tak super. Możemy tu z tym? Może to z tym, czy tak średnia? No, damy dobra, radę, dobra. Naprawdę. Niesamowita pani jest. A co wy tam wieziecie? Wie pani co, mam tutaj Mr. Boxa. A, nic nie wieziemy, no tak, zapomniałem się. No nic, puste to jest. Tak, puste, jakie pudełko? No i ładna pogoda. Jest, stało się, mój drogi. Ale ja na pewno niestety będę musiała zgłosić twój błąd. Odpowiedziałeś na pytanie, że a chcesz drugi raz jechać stopem? Po prostu liczę na to, że dostaniesz utrudnienie. No to ja tu stoję. Chodź. Nie, skarży pyto, ja się obraziłem. Dobrze, chodź. No dobra. Hello. Mieliśmy zadanie jechać stopem, tak? Tak. I nie mówić nic o pudełku. Tak. Siadamy, laska pyta: o, a co to wieziecie? A Michał tak: co mamy Mr. Boxa do odcinka? A ja mówię: Michał. To utrudnienie jest minimum. Sytuacja? Nie takie, że nie możesz trzymać za sznurek. O tak. Ej, o tak. To jest, każdy pyta. A ty nie jest denerwujący. No nie, no, no, no jest nagrane. Teraz nie możesz trzymać za sznurek, teraz start. O nie, czekaj, czas! Mary, jesteś jednej gorszy. Jezu, stresuję się strasznie. Sytuacja jest taka: zostajecie tutaj na 10 minut sami i musicie się dogadać, kto wygrywa. Jak nie, to przegrywa się moje. Dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra, Maja. Tak szczerze, obydwoje wiemy, że kobiety mają żyć łatwiej i dlatego powinnaś mi to oddać. W wielu odcinkach pacjenci mają łatwiej ze względu na to, że często są konkurencje związane ze sportem. Są te konkurencje, które faktycznie gdzieś tam dyskryminują to, że ja jestem po prostu fizycznie słabsza. Przez to, że ty jesteś milsza, kochańsza, ogólnie piękniejsza, mógłbym te atuty wymieniać cały czas, to powinnaś mi to oddać, bo jesteś też bardzo hojną i dobrą osobą. No ale że ty nie jesteś, to może chociaż raz w życiu byś był? Wiesz co? Raczej wątpię. Ja mogę przegrać, ale ważne, żebyś ty przegrał. Czyli co? Czyli wolisz, żebyśmy przegrali obydwoje? Tak. Tak naprawdę nie przegrały oboje, tylko... Nagroda zostanie podzielona na nas wszystkich, niezależnie od tego, czy odpadliśmy, czy dalej bierzemy udział w tym challenge'u. Dlatego zobaczymy, czy dogadają się we dwójkę. Let's go. Ja tego nie puszczam. Dla mnie liczy się to, że ty przegrasz. Nie, nic, nic, nic nie puszczam. Ej, ale oszustwo! Wyjdzie za sznurki! Wyjdzie za sznurki! Ha! Wygrałam! Ale jesteś okropna, że tak zrobiłaś. Dogadajmy się! Nie! Zróbmy tak, powiedzmy im, że się dogadaliśmy, że ja dostaję tego boksa. I jak otworzysz tego boksa, to będziesz mógł sobie wziąć z niego rzecz, którą najbardziej będziesz chciał. Co, będę miał jakby pierwszeństwo wyboru i wybiorę tę rzecz i ty dla ciebie są reszta. Tak. A co jak będzie jedna? To co, ja biorę jedną rzecz i wtedy ja wygrywam? Wtedy co? To zróbmy tak, ty puścisz, ja wybiorę jedną rzecz i oddam ci resztę. Nie. To jest identycznie to samo, co ty powiedziałaś. Ja nie puszczę. Teraz, sorry, ja też nie puszczę. Dobra, no to co, czekamy na nich. No to czekamy. Dobra, ja wybieram tą jedną rzecz. Spadaj, chciałam już to zaproponować, to nie chciałam. Michał powiedział, że nie chce się dogadać i że on woli, żebyśmy obydwoje przegrali. Ja mogę przegrać. Dobra, sprawdźmy na kamerach, bo był moment, w którym Michał trzymał po prostu za sznurki. Jeżeli tak było, no to przegrywa. Sznurki! Dwa sznurki, dwie ręce. Po prostu ja po 5 minutach wiedzenia tego, że Michał nie będzie chciał się dogadać, stwierdziłam: dobra, spróbuję to wyrwać. Podałam mu rękę, on mi podał jedną rękę i zrobiłam tak. I Michał to opuścił. Brawo! Fakt był taki, że gdybyście się nie dogadali i stwierdzili, że oboje przegrywacie, nagroda została podzielona na nas jakby wszystkich. Ja właśnie widziałem, że tak będzie, i chciałem ale nas słuchajcie, wszystkich dobrze. Jedna uwaga! Otwieraj kudło. Co to? Hot twisty! Czy przegielibyśmy w pokoju hot twisty, stary, gdybyś się dogadał? Mamy może dać Michałowi. To dla ciebie. Dziękuję. Mamy przynajmniej jedno. Jest jeszcze koperta. Wszyscy! Całuję te piony z widzem!